Kurde, kawa mi się nie kończy, a jeszcze komentarza nie nagrałem. Słuchajcie, niedobrze, niedobrze Sebo, niedobrze. Siemano wam wszystkim, z tej strony Sebo. Oczywiście, któż by inny, witam was w kolejnym filmiku. Wczoraj wrzuciłem dla was wieczorem Modern Warfare 2. Bo jak się udawałem się do pracy, postanowiłem, że wrzucę jeszcze dla was jeden filmik. Wygrzebałem gdzieś ten, słuchajcie, filmik z dysku twardego, zrenderowałem go i ostatkiem, słuchajcie, nie tyle co sił, tylko czasu wrzuciłem ten filmik szybko na YouTube, zapisałem zmiany i niestety musiałem cisnąć do roboty rano, gdy właśnie wróciłem. Oczywiście pierwsze co obowiązkowo to kawa, bo bez kawy, słuchajcie, ja inaczej nie zacznę. Później kilka meczy w koda. Właśnie tu jest, jesteście świadkami takiego jednego meczu na rozgrzewkę. Później dopiero rzeczywiście opadamy YouTube i ponad 70 łapek, niecałe, słuchajcie, 12 godzin filmik został wrzucony wieczorem, także świadczy, że nie oglądacie, słuchajcie, dobranocek. Tak, tylko siedzicie na YouTubie. Pięknie, pięknie. Gdzie wasza edukacja? Tylko dobranocki wam. No i bardzo dobrze, pieprzyć dobranocki. Chociaż nie, ja oglądam Pingwiny z Madagaskaru. Mówcie co chcecie, śmiecie się, ale Pingwiny z Madagaskaru muszę obejrzeć. To jest bardzo, słuchajcie, specyficzna, edukacyjna bajka. Naprawdę, bardzo dużo z nich można się nauczyć, nie? Bo jak kilka sensów przypomnę, to na to spierdolę. W ogóle nie będę nagrywał komentarza, co chciałem nagrać i się wkurzę, bo mi się kawa kończy i nie nagram tego, co chciałem właśnie powiedzieć. Type 25, tylko tam 2025, wczoraj był ACR, gdzie jest Type 25, troszkę idziemy tylko kolejną częścią koda. To jest, słuchajcie, pierwszy prestiż tej broni, drugi prestiż tej broni zostanie zapewne już niedługo wbity. Mi tam dużo, słuchajcie, też nie brakuje. I będzie to kolejna złota broń, właśnie będzie kolejna złota broń do kolekcji, taki Amber Gold. Tym razem to już oprócz AN94 sobie w gablocie, oprócz MP7, MSMG, chyba Fala, co jeszcze tam miałem jakąś, i Remingtona, o Remingtona właśnie też miałem, będzie właśnie kolejna złota broń. Mam nadzieję, że będzie można przenieść te emblematy, które są z Call of Duty Black Ops 2 do Call of Duty Ghost. Mam na myśli, że będzie można stworzyć swój taki znak firmowy, tak jak mamy Adidas, jak jest Nike, tak żeby byłby znak i jest moc, wiadomo, biało-czerwony, bo jest to znak, słuchajcie, dość mocno rozpoznawalny, jeśli chodzi o graczy na PC, ta wśród na przykład Polaków, to często właśnie tak ludzi dopiero jak zostaną zabici, pytają się, czy to jest rzeczywiście grom z YouTube i czy mają rzeczywiście przyjemność, wtedy dopiero zaczyna się prawdziwe na pierdalanie. Także słuchajcie, te łapki, dzięki za te łapki, fajnie, że tak wieczorem akurat tyle osób obejrzało ten film. Mam nadzieję, że ten komentarz, który wam wczoraj poruszyłem w modelu się podobał. Jeżeli ktoś nie oglądał, to niech sobie tam kliknie w przesłane filmy, sobie obejrzy. I od razu, słuchajcie, mamy koniec miesiąca. Dlaczego, czyżby nie miałbym się z wami podzielić? Także, jakże zajebistą informację, słuchajcie, 50 zł, słuchajcie, tak jest, na 50 zł wyświetlenia reklamy. Dziękuję jeszcze raz wam serdecznie. Plus tamten miesiąc to jest prawie 2/3 na Call of Duty Ghost. Dołożę ja swoją część i mamy rzeczywiście koda. Będę mógł nagrywać dla was kolejne materiały. Tak mniej więcej, wiadomo, wydałbym ze swoich, ale suma summarum to praktycznie dzięki wam kanalicho istnieje, filmiko się pojawia i możemy, słuchajcie, cieszyć, mieć razem banana na ryju. Także słuchajcie, to by było na tyle, co miałem do powiedzenia. Jest to poniedziałek, wiadomo jaki to jest dzień. Jutro, jak wiadomo, jeszcze bardziej jakiś dzień o 12. Steam rzeczywiście o północy odblokowuje naszą kolejną część koda. Przed nami naprawdę rok napierdzielania. Zobaczymy naprawdę, jaki ten jest kod, jak on rzeczywiście jest zoptymalizowany. Battlefielda już mamy podanego na tacy. Czekamy teraz na tego koda. Pokaż, że potrafisz. Call of Duty, zobaczymy, jak rzeczywiście to się wszystkim je. Ja mówiłem, postaram się nagrać, zobaczyć może unboxing albo jakiś pierwszy mecz. Coś na pewno wrzucę. Nie pozostawię tego takiej okazji, słuchajcie, na marne. I to miałbym chyba już tyle do powiedzenia, co miałem w tym ranym, porannym komentarzu. Tak, to by było tyle. Tu mecz powoli dobiega końca. Enedue, Rike, fake, mecz trzeba skończyć. Coś jeszcze miałem powiedzieć? Co ja miałem jeszcze powiedzieć? Pomóżcie mi. Co ja miałem jeszcze powiedzieć? Aha, brałem udział w konkursie lekkostronniczym właśnie. Ciekawe, czy wygram. Teraz zgłosiłem się do nich. To trzymajcie się do kolejnego filmiku. Niedługo coś dla was wrzucę. Jest moc! Hej.